Tylko jedna rzecz, świateł nie miałeś. To błąd. Znaczy, na egzaminie to już byś miał... Ale ja nie przyjechałem na egzamin. Ja się minę z Patrykiem, bo głupawki dostał teraz. No i to kurwa dzisiaj nie zacznę przez ciebie. Czemu? Bo jest tak podjarany, to był jak usłyszał kurwa. On nie wiedział, że to ty typowo przyjeżdżasz, nie? I jak ten Patryk mówi po prostu, że ten jakoś nie. A Jarek dopiero mówi, no to ja go znam! Jest jaki podjarany, a to dziś w ogóle nie zaśnie, nie? Bo wiemy, że on kogoś tam ogląda, kiedyś mi pokazywał, a ja tam wiesz tak. Nie oglądam tych filmików, ale dzisiaj. Się wyglebi, dzisiaj się wyglebi tu. No i to jest moja ulica. I tutaj... Ja tu ciężarówką jeszcze. Nie ma odcinka, żeby ktoś nie trąbił mi. A to jest ten... To jest... Wyjdź, bo on szaleje tu trochę. To jest spokojnie. A to jest... Nie wiem, jak to tam jest, się zwie. Jak tutaj taki chłopak nagrywał i oni też tutaj szaleli tu, nie? W tym miejscu i on chciał gdzieś jakąś motorynkę kupić, nie? I... Nie pamiętam. Ja taki w tamtym tygodniu coś mi pokazywałeś, a ty taki osrany byłeś. Ale to też gdzieś ty tu byli. Tutaj ktoś zawsze przyjechał. No to zawsze ktoś taki, przyjeżdża. Jakiś taki młody chłopak taki był, nie wiem, z 13-14 lat może. A to tu, no jest tutaj trochę nie wiem. Ziomków. Patryk, a jak Honda wymiata? Honda wymiata, no kurde, odejście ma niezłe, ci powiem. Na trójce jechałem tam. A tak się bierzemy, to... Trójka i 12. To ja mam tu prawie 200 kucy, nie? A ja 138. Ale idzie nieziemsko. A wiesz, ona jest trochę odchudzona. No przejedź się. Masz okazję. Ja naprawdę nie wsiadam na. Ale tylko sobie zobaczysz. Tak, enduro to wiesz co innego, a tu już to jest. To kurde, może źle robię, że Mikołajowi dam się golnąć. Nie, ja mam taką zasadę, to już nie jest zabawka, nie? To już ma kupę kurwa. A czy ja tutaj miałem mocy. No słuchaj, ja poświęciłem pani gale nowe, sprzedałem, a co zostawiłem? Nie, Hondy są dobre, ja jestem hondziarz ogólnie. Nie? No ale no weź sobie zobaczysz, jak to odkręca. Wiem. Nie wiesz. Widziałem. Ale ty nie wiesz. Ale nie wiesz. Musisz to poczuć. No. Nie, ja miałem 954. Nie namówię go, patrz. Odmówił mi jazdy moją Hondą. Nie, ja nie wsiadam. Teraz głupio mi. A tak się mi. Uśmiecha do ciebie. Głupio mi teraz, wiesz? To ty Mikołaj się garni. Garni się. Ja po prostu... Ale ty, nie na koło, nie? Nie, coś ty. I z głową ostro... Ja ostro... nie prowadzę na koło. I z głową. Zawsze się mówi, jestem najlepszym kierowcą, nic się nie stanie. No właśnie nie, cholerę mam do tego respekt, nie?
Trochę się go boję. No, zwłaszcza, bo ona ma ty. Patryk, Jarek, zobacz, ona dlatego ma taką moc, bo ma wlepę. A tobie, Jarek, muszę dać wlepę. Koniecznie. Leciutko sprzęgu. No jak zapierdzianta mi wlepę. No leciutko, no linka, nie? Ty widzę, że masz hydrauliczne, nie? Ale jak ci ładnie, ty. Taka stara obśrupana, patrz, Hyundai. Ty taka stara ciocia. A jak widać moje kierunkowskazy? A dobrze, tak? Widać, idę. A te z przodu, Patryk? Dobrze. Dobrze, może być? Lampy też? Elegancko. Ja się potem golnę tą. Stopa. Tak, nie jest ciężka. Nie, ja tak ścigacza to też nie daję, ale Mikołajowi ten tutaj co robi, ja nie mogę. Ten co robi. Co? O kurde, to policja. Policja jedzie? Nie, żartuję. Kogo jest? I co? I jak? Jak wrażenia? Luk. Tak? Może być? Nie jest złomek? Kurwa, ja tą lekko, dzięki. Przyspiesza? Ja tylko lekko, kurde, odkręcam, patrzę, kurde, on już 8 dych ma, nie? No. Szybka. Bardzo szybka, nie? A nie wygląda, nie? Jak Honda. Dobra, no tak. Nie wiem, jak ja się na to zgodziłem, ale prawdopodobnie było to na jakiejś imprezie, nie mam pojęcia. Ale zgodziłem się, żeby wleku się przejechał na moje F3. Tu ja jestem. To jest F3. F3. Pierwszy raz w życiu jadę F3. I to jeszcze tak w tym malowaniu. I to moją. Sprawdzę, jaka tu jest pozycja, jak to się odbywa. Ona jest zblokowana? No, znaczy tak, na A2 mam ją. Aha. Tylko czekaj, weź, jak ją będziesz odpalał, dobrze, to weź ją z gazem, nie? Lekko. A, dobra. Masz już? No. No i bio. Zaraz go poniesie, on tu będzie wracał, go poniesie. Kurwa, żeby blokować wyniosło. Nawraca. Zaraz zobaczymy, czy... Ja coś czuję, że mu da. Już myślałem, że mu zgasł. W ogóle światło włączył? Nie. A ładnie poszedł. A. Miku. Nie, tak to chodziło. Ja tak patrzę, mnie... on ma światła w ogóle? Ty już byś mnie egzaminował. Nie, to bo już taką kupiłem z tym. No ale to jest lustrzanka, wiesz, że to jest droższa. No, no. Ale nic przez nią nie widzę, nie? To jest no, jedyny nie, minus, nie, bo to przez nią nic nie widać, bo ona tu jest czarna od spodu, ale to jest lustro. Generalnie ale też za to ładnie mało, to wygląda. No, generalnie też małą rzecz wizualną zrobiłem. O ja! To dla Jarka. Dzięki. Chcesz Fireblade'a? Nie, może gdzieś do tego. Jakby burza jakaś była, czy coś. Ale powiem ci, no fajnie wygląda fajerka, no. Taka jest, taka inna. Thank you.
prędkość musi być, nie, na ścigaczu. Ja jak jeździłem na kole na ścigaczu, to tam 110. Nie, na tym tutaj nie próbowałem, nie wiem, że to nie jest moje i ten, ja nie próbowałem, bo ja wiem, że to jest podwór, nie? No. 130 ponad. Czyli jest inaczej niż na 600. Jest inaczej, w sensie jest to bardziej jeszcze tak do przodu, nie? Bo patrz, na 600 mam tak, że... Inna pozycja jest też. Totalnie, nie? Patrz, tu jeszcze to tak, nie? No a tam jestem tak, nie? Mniej więcej. Aha, aha. Tak tu też muszę trochę właśnie bardziej ten. Ale ty tak, tak patrzę, co ja tutaj zrobiłem z tą oponą. Zobacz. O kurde. Widziałeś? Ciężko nagrać na kole, nie? Ja bym musiał moją betą przyjechać. Czy ja się minę z Patrykiem, bo głupawki dostał teraz. No, zjeżdża. Niż na 900. Wydeszek fajnie gada nawet z tym DB Killerem. Coś wysokie obroty ma. Nie wiem. Gdzie on ma na 2200 obroty. Ale przyjemny motocykl. Lekki jest. Lepszy skręt ma niż 900, czyli po mieście łatwiejszy, łatwiejszy do opanowania. Biegi też fajnie wchodzą, intuicyjne to wszystko jest, eleganckie, luzik. Tylko jedna rzecz, świateł nie miałeś. To błąd. Znaczy, na egzaminie to już byś miał... Ale ja nie przyjechałem na egzamin, Miku. Nie, ty już byś mnie... On ma światła w ogóle? Ty już byś mnie egzaminował, no. Nie, no nie egzaminowałbym cię. Ale powiem ci tak, pozycja jest inna, nie? Jest to ci... bardziej taka wygodniejsza. Nie? Tak, wygodniejsza. Lepszy skręt ma, bo zauważyłeś, moja ma bardzo mały skręt, nie? Zawieszenie masz tak samo jak ja, tak, no mamy tak podobne tak zawieszenia. No i jest taka wiesz, taka fajna, taka... No i odpycha się też. No i powiem ci, że dobrze, że tego dominatora założyłeś, wiesz? No. Elegancki. Szkoda właśnie tylko tych kluczy nie wziąłem, bo wtedy byś miał pełny przełom, bo ma DB Killer. Ale i tak to ładnie chodzi, nie? Sobie. I się fajnie wkręca w te obroty, jak już dostanie, nie? Jak no się przejechałem. Nie wiem, będę musiał, bo ona jest po tym serwisie gaźników, co się była po regulacji, nie? Aha. A on coś takiego, że na szóstym biegu tam czasami to się zaraz dzisiaj też to miał, jak was doganiałem, że gdzieś tak 5000, tak i pół, nie? Tak do 6, to coś się tak jakby przerwało, jakby, nie? Aha, gaz, nie? Ale to tam od 7 to już tam to znika i... Znaczy od 6,5 idzie dalej, nie? Dzięki, dzięki Mikołaj, że mi dałeś, dzięki. Taki był plan. Taki był plan. Czyli pamiętaj, po pijaku się nigdy nie zakładaj. Tak, po pijaku się nie. I co, było bezpiecznie, bleku nie zniszczył? No nie, ja to... Czemu miałbym ci nie dać się przejechać? Ty mi dałeś fajerkę, to ja ci dałem kontrę. Dobra. Brudne, ale brudna jest, nie? Taka no, czerka. Lustrzankę założyłeś ekstra. Nie, to było już tak kupiłem. No, ale to jest lustrzanka, wiesz, że to jest droższa, no, szyba. No.
Ale nic przez nią nie widzę, nie? No nie, 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 bo to przez nią nic nie widać, bo ona tu jest czarna od spodu, ale tu jest lustro. Generalnie ale za to ładnie to wygląda. Generalnie też małą rzecz wizualną zrobiłem. To nakleiłeś? Nie, no oponę popatrz. A, pastą do zębów? Okej. Okay. Tak. ukradłem ci z szafki. Ty jesteś młody, z szafki mi ukradłeś. I ten dominator, to jest zawodostwo. A taki był czyś... Honda, patrz, taki pług jak mój. Od tam, bo tak też miałem taki pług. Tylko że tu w granacie, ty masz w czerni, nie? Czekaj, trzeba miniaturkę jeszcze. Czekaj, w tą... I got brought in Atlanta, just to be in the family.